Dzień dobry. Jak widzicie, mam kawkę, Inkę, tak? Trzymam się dzielnie, chociaż są momenty kryzysu i. No i cóż, i czasem zapominam, znaczy zapominam, wracam do tej mojej kawy zwykłej, bo kocham kawę. Ale jak wiecie, jestem trochę na diecie, staram się ustabilizować poziom cukru we krwi, a picie kawy nie jest najlepsze w tym wypadku. A wy macie już swoją kawę? Jak tam? Jesteście przygotowane na dzisiejszy live mocy? Powiem wam szczerze, że jestem trochę zmęczona, ponieważ wczoraj organizowałam rodzinny obiad, tutaj troszki jeszcze dla mojego Antka, który miał urodziny, ma urodziny w wakacje i tak ciężko się wszystkim zjechać w wakacje, więc wczoraj mieliśmy wielki obiad, a zawsze taka impreza w mieszkaniu to jest wyzwanie. Słuchajcie, o czym my dzisiaj porozmawiamy? Dobra, porozmawiamy sobie o mitach. Jakie to te mity są? Bo na pewno każda z nas wpada w różne mity i takie przekonania, które są po prostu nieużyteczne w związku, że on to powinien, on to nie powinien. Mężczyzna w związku to robi to, a kobieta w związku to robi tamto. Jakie macie w głowie takie mity na temat związków? Co wam przychodzi do głowy? Cześć Marta, w ogóle witajcie. Ile was tu jest? Powiedzcie, sześć na razie. O, jak kameralnie, to przez tą pogodę chyba wszyscy śpią. No, jak się w ogóle macie? Powiem wam o takim na początku, o takim micie, który mi najbardziej namieszał w życiu. No, naprawdę mi namieszał w życiu. Po prostu tak się męczyłam z tym. A mianowicie była to pierdoła, wiecie, często różne pierdoły potrafią nam naprawdę zatruć po prostu wszystko. Jak macie czasem taki mit, jak wam to przyjdzie coś do głowy, więc w międzyczasie, wiecie, jestem zmęczona, trochę mi się język plącze. Ale zaraz się rozplączę, zaraz się rozkręcę. Macie takie mity w głowie, które gdzieś tam krążą, że nie wiem, mężczyzna to powinien to, a kobieta to powinna tamto. Chyba najczęstszym takim mitem jest, że on powinien się domyślać różnych rzeczy, a kobieta ma prawo strzelić focha i to w ogóle rozwiązuje wszystkie sytuacje, ponieważ wszystko, oczywiście od razu wiadomo, o co chodzi, ona strzeliła focha i już wiadomo, tak? Kto miał kiedyś takie podejście? Jako nastolatka czasem padałyśmy w takie rzeczy. Dajcie mi lajka, dajcie mi takiego kciuka, jeśli padałyście w takie, albo może cały czas padajcie, że on powinien się domyślić, że on powinien coś tam zrobić sam z siebie, że on powinien. I nie robi, kurde, no nie robi. Co? A, Ania Szymańska, Ania, dobrze, że nie jestem sama. No, dajcie mi znać. O, widzę, Olga też, tak? Ktoś jeszcze? No, trochę nas tu jest, tak? Ja też tak miałam. Miałam tak, ojej. A jakie jeszcze znacie mity? Jakie wam jeszcze przychodzą do głowy? Takie, nie wiem, kulturowo, jakieś tam zaszyte. Jakby ja teraz strasznie wypadłam już z tych mitów, bo gdzieś tam to chyba przepracowałam sobie. Więc jakoś, kurczę, niewiele nie przychodzi do głowy, ale słuchajcie, mam ściągawkę z mitami, takimi najpopularniejszymi. I one są, wiecie, w mitach jest tak, że zawsze jest ziarnko prawdy, tak? Okej? Okay? Dobra, najpierw wam opowiem to, w co ja się kiedyś wpakowałam. Że mężczyzna powinien wychodzić z inicjatywą, zapraszać mnie do teatru i kupować kwiaty. I straszny miałam wielki z tym problem. Po prostu. Potworny miałam z tym, a właśnie, że kobieta powinna dbać o dom, w takim sensie, że takie budować ognisko i ciepło i tą atmosferę, i to ona jest odpowiedzialna za tą atmosferę, a on nie, to jest taki mit mega. No dobra, wracam do tych moich kwiatów, tak, takie mity tutaj wypisujecie jeszcze. I kurczę, niby pierdoła, niby wiedziałam, że pierdoła. Boże, jakie to ma znaczenie, te kwiaty, no ja cię kręcę, no o czym tutaj się w ogóle przejmować, o czym tu w ogóle myśleć. Ale mnie to tak męczyło, tak mnie to wierciło, tak mnie to irytowało, że mój mąż nie jest takim typem romantyka. No nie jest, no. Dużo dobrych rzeczy można powiedzieć o moim mężu, naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy, ale kurczę, to nie jest typ romantyka.
On naprawdę musiał się wielu rzeczy nauczyć i się uczy, za otwarcie, to jest dobra rzecz. Natomiast, no kurczę, nie jest typem romantyka. I mnie to kiedyś potwornie, potwornie męczyło. Jak to w ogóle jest? Jak to w ogóle może być, że on taki, że to mężczyzna powinien zabiegać o kobiety? No powinien, no. No kurde, no trochę tak pouwodzić, no. I tak mnie to. I zaczęłam się nad tym naprawdę mocno zastanawiać. I w ogóle o co mi w ogóle chodzi z tymi kwiatami, bo te kwiaty to urosły dla mnie jakiegoś symbolu kosmicznego. W ogóle miałam takie poczucie, że nie wiem, bycia niekochaną, niezadbaną. Wiecie, i wtedy, jeśli wpadamy w taki mit i w takie myślenie tym mitem, to naprawdę może nam to urosnąć do w ogóle jakiegoś wielkiego problemu. I u mnie tak było. Ja tak miałam. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego mi tak strasznie chodzą po głowie te kwiaty. I zawsze dobrym sposobem jest zrobienie małego śledztwa rodzinnego, jak to wyglądało u mnie w rodzinie. No i otóż okazuje się, że jak sobie tak przejrzałam, jak to wyglądało u mnie w rodzinie, to okazuje się, że. Sylwia napisała, zaraz wam przeczytam, co Sylwia napisała. Okazuje się, że. No jak to, skąd to się bierze, tak? Mój tata nie był typem pragmatycznego osoby, która codziennie jest i na przykład właśnie stawia mi tą kawę przed nosem, tak? Mój mąż codziennie robiłby mi dalej tą kawę, gdybym nie przestała pić kawę, po prostu. Ale to nie jest typ romantyka. Mój mąż to jest typ, który jest codziennie, jest solidny, rzetelny, mogę na nim polegać, mogę naprawdę, no, naprawdę mam poczucie bezpieczeństwa z tym człowiekiem, ogromne. To jest dla mnie bardzo ważne w życiu. Natomiast mój tata jest człowiekiem takim trochę bardziej szalonym, bardzo kreatywnym, bardzo takim zwariowanym, ale to nie jest człowiek, na którym można polegać dzień w dzień, codziennie. To jest człowiek, który raz na jakiś czas, od czasu do czasu, przynosi cudowne, piękne bukiety kwiatów. Tak. I jak mi to kliknęło, jak ja sobie to uświadomiłam, to sobie pomyślałam wtedy, no dobrze, Masia, czy ty chciałabyś mieć męża takiego, jakim jest twój tata? No nie, nie chciałabyś. Nie, 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 nie. Nie, nie chciałabym. Czy w takim razie to, że Radek jest taki, jaki jest, może być jakby, a jest akceptowalne, że nie kupujecie kwiatów i że ty będziesz sobie sama kupować kwiaty, bo on okazuje miłość w inne sposoby, właśnie w tą rzetelną, przez tą rzetelność, przez tą codzienną obecność, przez to, że jest punktualny. No. I to jest właśnie to, jak to działa, tak? Każda z nas może sobie prześledzić taki mit, jakby co nas uwiera, co nas męczy. To może być czasem, że on powinien mnie zapraszać do teatru, czy on powinien jakby coś robić, czego nie robi. Pytanie, na ile my potrafimy sobie to ułożyć w głowie? No właśnie, bo też mówiłam o webinarze, przypominacie, że w weekend mówiłyśmy, w piątek mówiłyśmy na webinarze o 5 językach miłości, prawda? No i to też jest z tego jakby poziomu też to można interpretować, oczywiście, że mój mąż jest osobą, która daje te małe symbole takiego zaangażowania, tak? Przez zachowania, przez działania pracuje, przez takie drobne, natomiast mi. No ale tutaj też trochę widzę inną kategorię. Mi chodziło o takie wielkie, to są chyba kategoria prezentów, tak? To, co mój mąż robi, to nie są prezenty, to są małe uprzejmości, małe takie usługi. Kochane, no cieszę się, że Wam się bardzo podobał webinar. Ja jeszcze jest powtórka, jeszcze działa powtórka. Jak ktoś się nie widział, to klika po prostu tam w linka z powtórką i ogląda powtórkę. A nawet ten link umieściłam u nas w grupie, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Powtórka minie dzisiaj. Kochane, jakie jeszcze Wam przychodzą dotyk, przeczytałam Kasię, że dotyk, czas, prezenty, uprzejmości i. U Chapmana w 5 językach miłości jest dotyk, specjalny czas, prezenty, uprzejmości i komplementy i słowa. Tak, w 5 językach miłości. No bo dobrze, jak już jesteśmy przy tym, to ja przypomnę. Chodzi o to, że każdy z nas posługuje się
pięcioma językami miłości. Jest pięć języków miłości, którym możemy się posługiwać. I każdy z nas ma inaczej ustawione proporcje. Jedne osoby bardziej potrzebują dotyku i bardziej dają dotyk. Inne osoby bardziej dają takie uprzejmości, takie drobne, drobne przysługi, na przykład jak mój mąż, i lubią te uprzejmości i jakby czytają. I to jest bardzo proste dla nich czytanie tego języka miłości poprzez uprzejmości. Inne osoby potrzebują specjalnego czasu. Pewnie wszyscy potrzebujemy tych wszystkich rzeczy w różnych proporcjach. Ale możecie sobie na stronie Five Love Languages, pięć języków miłości po angielsku, zrobić no po angielsku ten test, albo kupić sobie książkę w języku polskim i zrobić sobie z partnerem, z mężem test, jakimi językami miłości wy się posługujecie. To jest bardzo ciekawe, takie otwierające oczy doświadczenie. I okazało się, że ja i mój mąż posługujemy się zupełnie odwrotną ilość, odwrotnymi narzędziami w pierwszej kolejności. Dla mnie w pierwszej kolejności ważne są słowa i prezenty. No tak mam. Potem, czyli najpierw trzeba przyjść z prezentem, powiedzieć komplement, potem możemy się poprzytulać, spędzimy specjalny czas, a potem możemy porobić coś razem. Tak? U mnie jest taka kolejność. A mojego męża jest kolejność taka. Robimy coś razem, to są małe uprzejmości, przytulamy się, potem możemy spędzić specjalny czas, a potem ewentualnie przychodzi czas na jakieś prezenty i komplementy, tak? I okazuje się, że ja i mój mąż mamy zupełnie odwrotną kolejność. No i tak się, to co z tym robić, pytałyście po tym webinarze. No nic, mieć świadomość, że wasz mąż inaczej komunikuje miłość niż wy może potrzebujecie w danym momencie, ale też po pierwsze lepiej czytać jego zabiegi, czyli jeśli on komunikuje miłość, to czytać tą miłość, a nie, że kurczę, zrobić to nie tak jak należy, bo mi stawiasz kawę, a ja potrzebuję komplement. Tylko rzeczywiście usłyszeć z niego przekaz miłości, ale też może powiedzieć, wiesz co, kawa jest super, a ja potrzebuję, żebyś mi powiedział komplement. I ja mówię mojemu mężowi o moich potrzebach, mówię o komplementach. I miałyśmy dzisiaj mówić o mitach. Zerkam sobie na wasze komentarze w międzyczasie. Ania pisze, znam przypadek, kiedy kobieta ciągle o te kwiaty nalegała i jak już ten mąż nauczył się kupować kwiaty, to żona ze złością znów kwiaty, to mi dało dużo do myślenia. No właśnie, bo chyba po prostu ogólnie sytuacja polega na tym, żeby być ogólnie zadowolonym z życia i z tego, co się otrzymuje. Oczywiście możemy zmieniać, ale to nie znaczy, że mamy być niezadowolone z tego, co dostajemy, prawda? Bo na pewno coś dostajemy. O, Ania pisze, że świetny webinar, nie mogłam uczestniczyć na żywo, wybrałam imprezę, ale bardzo dużo skorzystałam i na wszystkie pytania odpowiadałam sobie sama. Dobrze, że byłam sama. Okej, okay, to może pomóc? Sylwia fajną rzecz napisała. O tak, że facet powinien zdobywać, o mitach, dobre przejście, zabiegać, no i że po 12 latach małżeństwa to już powinien czytać w myślach. No oczywiście powinien czytać w myślach. Właśnie mężowie nie czytają w myślach? Okej, okay, kto się złapał kiedyś w pułapkę, że wasz mąż ma czytać w myślach? Proszę mi tutaj jakiś kciuk albo coś dać, informację. Kochane, a ja zerknę sobie, patrzcie, mam taką książeczkę, zaraz powiem, ta książeczka, i mam tu wypisane różniaste mity. I w ogóle zaraz po tym live'ie w grupie tutaj umieszczę link do tego, żebyście zrobiły sobie test mitów. Jeszcze inny, nie z tej książki, ale jeszcze inny test mitów. Taka psychozabawa, lubimy testy, nie? No więc tak, małżonkowie powinni być najlepszymi przyjaciółmi. Tak jak mówiłam, wydaje mi się, że w tym jest ziarnko prawdy, bo dobrze by było, żeby byli. Ale czy powinni być? Czy muszą być? Albo miłość romantyczna to podstawa dobrego małżeństwa, tak? Że jak się nie zakocham tak na zabój, nie ma tej miłości. O, to jest bardzo niebezpieczny mit, ten drugi. Miłość romantyczna to podstawa dobrego małżeństwa, bo jeśli nam momentami w małżeństwie, no kurczę, są trudniejsze momenty, tak? I brakuje czasem tej romantycznej miłości. Jest zaufanie, jest decyzja, jest wspieranie się, ale też czasem no, są fazy w małżeństwie, tak? W związku, że zbliżamy się i się oddalamy, i zbliżamy i oddalamy. I raz jest więcej tej romantycznej miłości, a raz jest mniej tej romantycznej miłości, no bo takie są fazy. Fazy są we wszystkim, tak? Mamy fazy roku, fazy snu i czuwania, ale też mamy cykle w związku. Marta, ja nie będę z tym dyskutować. Podobno najlepsze małżeństwo to związek przyjaciół, ale tutaj chyba chodzi o to bardziej, żeby sobie nie zatruwać życia tym, że twój mąż nie jest twoim najlepszym przyjacielem. Kochasz go bardzo, ale to nie jest człowiek, któremu chcesz mówić wszystko.
I mogą być takie związki, to mogą być bardzo dobre związki. I jeśli w Twoim wypadku Twój mąż jest swoim najlepszym przyjacielem i ci z tym dobrze, no to fantastycznie. A jeśli miałabyś się zabijać i jakby męczyć tym, że nie jest, no to niedobrze. To bez sensu, nie? I to samo z tą romantyczną miłością, że czasem jest taki, tak, jest kulturowo, wydaje mi się, taki mit, że jak nie ma tej romantycznej miłości, o Boże, to nam się już związek rozpada, nic z tego nie będzie i tak dalej. Tymczasem to może być po prostu taka sytuacja, że, no wiecie, tak jak, tak jak było z tym kominkiem, gdzieś pisałam, tak, że musimy do tego kominka dokładać związku, żeby ta miłość była, żeby ona cały czas płonęła. I może być taki moment w związku, kiedy robi się trochę chłodniej, bo trochę zapomnieliśmy podokładać, tak? I to nie znaczy, że koniec związku już nadchodzi i w ogóle przychodzi i w ogóle jakaś masakra, tylko po prostu to jest informacja, aha, nie dołożyliśmy do kominka. No to trzeba teraz dołożyć do kominka. I kurczę, to co teraz powiem, może być trochę takie kosmiczne, bo ja sobie tak myślę, że w momencie, kiedy my doświadczamy jakieś emocji, jakby to jest też kolejny mit, że to nasz partner jest odpowiedzialny za to, jak my się czujemy w związku. Okej? To są te wszystkie sytuacje, w których mówimy, to twoja wina, że czegoś tam nie zrobiłeś, albo który myślimy, że to nasz mąż jest nieromantyczny, więc my się czujemy nieromantycznie. Okej? To działa troszkę tak, ale nie w ten sposób. Prawda? Bo to my, jeśli chcemy się czuć bardziej romantycznie, to możemy się zacząć zachowywać bardziej romantycznie, zacząć proponować bardziej romantyczne rzeczy, a nie zostawiać tych obszarów do zaspokojenia przez drugą osobę. Prawda? To jest niesamowite, że w związku jest trochę takich obszarów tabu, w których my myślimy, że pewne potrzeby ma zaspokajać tylko i wyłącznie ta druga osoba. Jest tak, czy nie jest tak? Dajcie mi znać, bo wiecie, na szkoleniu proszę, żebyście mi kiwały głową, a tutaj mi nie możecie kiwać, coś mi tu lata. Czy to jest dla was zrozumiałe? Że w niektórych obszarach związku, nie wiem, czasem w seksie tak jest, że zostawiamy ten obszar i jakoś tak nie zarządzamy nimi i to się albo dzieje, albo się nie dzieje, albo w ogóle nie wiemy, czy się dzieje. Dokładnie. O, Ania, właśnie o to chodziło, że mity powodują, że czekam, aż samo się wydarzy, a przecież my jesteśmy za to odpowiedzialni, by było ciepło i romantycznie. Bardzo fajne podsumowanie, Ania. To właśnie jest coś, co ja chcę tutaj przekazać. Ja sobie właśnie myślę o tym troszeczkę jako o takiej metaforze kanapki, tak? Że jeśli jesteś głodna, to bierzesz sobie chleb i robisz sobie kanapkę. A nie czekasz, nie delegujesz tej odpowiedzialności za to, żebyś ty się najadła na kogoś innego, że ktoś ci ma zrobić kanapkę. I najlepiej w ogóle, żeby tylko ta jedna osoba była w stanie ci robić kanapkę. Nikt inny na całym świecie nie może zadbać o ciebie w sposób romantyczny na przykład, tak? Jakiś absurd się z tego robi. Więc tak naprawdę, jeśli chcemy rozpalić nasz związek w jakimś obszarze, to może być obszar, nie wiem, współpracy, to może być obszar seksu, to może być obszar romantyzmu, to może być obszar, jaki tylko chcecie, tak, w związku czy w relacji, to najpierw warto się zastanowić, co ja mogę zacząć robić, żeby poczuć się bardziej w nastroju do robienia tego. Czyli na przykład, co ja mogę robić, żeby poczuć się bardziej romantycznie? No, bardziej troszczyć się o swoje ciało. Mi przychodzą takie rzeczy do głowy. Bardziej, więcej peelingów sobie dawać. Jakichś takich masaży. O, słuchajcie, ktoś do mnie dzwoni. Co to za ten? Jak to? Ktoś nie jest na naszym live? Mocy? I dzwoni? Nie. Wyłączymy. Tak, Sylwia, złapałam się na tym, że zarzucam mężowi, że czegoś nie dostaje, ale tak naprawdę to sama nie chciałam sobie tego dać. No właśnie, albo biżuteria. O, biżuteria. Bardzo długo nie kupowałam sobie biżuterii i w sumie jej nie miałam, bo uważałam, że mąż mi powinien kupować. Że sama, no właśnie, nie czułam się wystarczająco, nie wiem, wartościowa, żebym sama sobie kupiła tą biżuterię. I to była praca. To była praca właśnie nad dbaniem o siebie, nad troską o siebie, nad dbaniem o swoje potrzeby, nad pielęgnowaniem takiego myślenia, że jestem ważna, po to, żebym naprawdę mogła poczuć, że zasługuję. Ok? Dalszy mit. No, różne takie mity, bo bardzo ciekawe.
O! Ha, to jest wielki mit, straszny. Jeśli dręczy cię poczucie winy, przyznaj się do wszystkiego. To jest taki mit. Ja oczywiście nikomu nie życzę jakichś zdrad czy niezdrad, takich rzeczy, ale to chyba w takich przypadkach zawsze się dzieje w filmach romantycznych, tak? Że on zdradza ją, po czym jej wszystko wyznaje i to ona musi się tym martwić. No kurde, nie dość, że zrobił jej. To jeszcze pozbył się odpowiedzialności, niech ona się zastanowi, niech ona mu wybacza. No po prostu masakra, masakra, to jest po prostu potworne. Jeśli zrobiłyśmy coś niefajnego, nie, no trudno, musimy sobie same to użyć w głowie, tak? Albo sami, to już trzymajmy się tego. Albo szczęśliwe małżeństwo wymaga całkowitego zaufania. Całkowitego zaufania. No i teraz pytanie, co mam mieć na myśli, myśląc o zaufaniu? To jest taki w sumie większy temat, nie problem, tylko temat. Bo no zdarzają się różne rzeczy. Facety zdradzają swoje żony, żony zdradzają mężczyzn, tak? Oczywiście ja tutaj nikomu niczego nie życzę, ale jakby mi bardzo chodziło po głowie taka myśl, co by było, gdyby mój mąż mnie zdradził? Jakby to się zadziało, tak? Jakby. I co to, i gdzie jest granica zaufania? Czy takie 100% zaufanie polega na tym, że ja przestaję sprawdzać? I pytanie, czego sprawdzać? No wiecie, też jest takie powiedzenie, że najwyższym stopniem ufać znaczy sprawdzać. I jakby nie chodzi o to, żeby chodzić i przeglądać kieszenie, ale żeby pewne parametry związku sprawdzać. Tak? Czyli na przykład, czy mi jest dobrze cały czas z moim bratkiem, czy spędzamy fajnie czas, czy nam się dobrze rozmawia, czy mamy przestrzeń na to, żeby porozmawiać i żeby w ogóle posiedzieć na tej kanapie, czy on jest wystarczająco zaangażowany jakby w różne rzeczy. No właśnie, to zaufanie, bo mi napisze, ja nie ręczę za siebie. No właśnie, gdzieś są granice tego naszego zaufania nawet samemu do siebie. I jakaś taka proporcja między ufaniem i takim poczuciem bezpieczeństwa z tym zaufaniem, poczuciem bezpieczeństwa, które możemy czerpać z zaufania, które dajemy, ale to zaufanie jest oparte na konkretnych rzeczach. I to jest bardzo ważne. My czasem słyszymy taki, słyszy się takie sformułowanie, no co, czemu sprawdzasz, nie ufasz mi? Zaufaj mi, bo ktoś od nas oczekuje zaufania bez pokrycia. I to jest nie fair. Zaufanie musi mieć pokrycie, wszystko musi mieć podstawy. Tak, ufam ci, bo zawsze mogłam na to liczyć. Ufam ci, bo zawsze było między nami dobrze, bo zawsze rozwiązywaliśmy nasze problemy, bo wiem, że jak do ciebie zadzwonię, to albo do mnie dzwonisz, albo dasz mi znać, co się z tobą dzieje. Zaufanie to jest coś, co się buduje na faktach. Ok? Spotkałeś się z takim mitem, że masz jakby. Ufaj mi, ale nie sprawdzaj, że zaufanie polega na czym? Na wierze? No, wiara to chyba trochę inna kategoria. Taka trochę wyższa, bym powiedziała. Inna relacja. Tutaj mogę mieć relację, a tutaj z tobą to gospodarstwo domowe, dzieci. Ok, macie to? Spotkałyście się z takim? O! Kolejny mit. Małżonkowie powinni uszczęśliwiać się wzajemnie. Spotkaliście się z tym? Że małżonkowie powinni się uszczęśliwiać? No i właśnie, gdzie jest ta nasza odpowiedzialność za własne szczęście? Tak? Właśnie, jeszcze zerkam na wasze komentarze. Agnieszka pisze, mam męża z mężem dobrą relację i mu ufam teraz. Jeżeli ta relacja by się zmieniła, dałoby mi to do myślenia. Dokładnie, dokładnie, tak właśnie jest. No właśnie, czy małżonkowie mają się uszczęśliwiać? No i gdzie jest granica tego uszczęśliwiania się? Bo to też, no z jednej strony tak, mamy sobie, jakby ma być nam razem w związku dobrze. Tak, jesteśmy po to razem, to pisze Kenneth. Boże, zapomniałam. Kenneth Wenning, że jesteśmy w związku po to, żeby czuć się dobrze, żeby nam było łatwiej w życiu, żeby było weselej, radośniej, przyjemniej. Jeśli tak nie jest, no to pytanie, po co jesteśmy w tym związku? Tak naprawdę, po co jesteśmy? I to jest jedna strona medalu,
być nam lepiej w związku, że to ma nam coś ułatwiać w życiu też, a z drugiej strony, gdzie jest granica? I są kobiety, ja znam kobiety, bo pracuję z kobietami, które jakby tą granicę jakby niestety przechodzą. W takim sensie, że one się starają zmienić, dopasować do oczekiwań swojego partnera, który jest wiecznie niezadowolony i zdarza mi się od czasu do czasu słyszeć taką historię niestety. Kiedy mężczyzna na różne sposoby swoim niezadowoleniem wymusza nie wiem, rezygnowanie z siebie, rezygnowanie swoich potrzeb, albo taką po prostu nerwową atmosferę, takiego ciągłego myślenia, czy jestem wystarczająco dobra. Nie, to nie o to chodzi, żeby kobieta, czy tam mężczyzna, jako żebyśmy się zmieniali dla kogoś, to jest poza granicami naszej strefy komfortu, tak? Mówi się też o tym, że jeśli kochamy kogoś naprawdę, to nie oczekujmy, że on się zmieni. Tak? Znajdźmy w nim takim, jakim jest, to szczęście, to co kochamy. I też ten mit, który Ania wypisała wcześniej pod postem, że po ślubie to on się zmieni, że jak urodzą mu się dzieci, to on się zmieni. Okej, to się często dzieje, ale nie możemy na tym polegać, bo łocówki mi tu latają. I to nie jest coś, nad czym możemy, wiecie, wchodzimy w związek, bo ktoś się zmieni. No zaraz, albo jesteśmy z tą osobą tu i teraz, albo nie. Proste. Tak, tu jest w ogóle wypisanych 24 takie mity. O, na przykład mit, że rywalizacja między małżonkami podsyca związek. No, spotkałam się z takim mitem. Albo narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo. To jest to, co Ania pisała. Albo, że małżeństwo to partnerstwo doskonałe, czyli wszystko musi być porówno. No, nie, to musimy sprawdzić, co nam pasuje. Małżeństwo może spełnić wszystkie twoje pragnienia. Mocne. Mocne. Prawdziwi kochankowie odgadują swoje myśli i uczucia. O tym pisałyście. Lepsze nieszczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom. O, to jest wielki, wielki, wielki mit. Wielki mit. Okropny mit. Ja naprawdę wierzę w miłość i wierzę, że wiele rzeczy można naprawić, że wiele rzeczy da się naprawić, że trzeba pracować nad związkiem i że są konkretne rzeczy, które możemy zrobić ze związkiem, żeby nad niego dbać, niego pracować. Natomiast są takie momenty w życiu, takie sytuacje, kiedy już się nie da nad tym pracować dalej. I bycie w związku tylko i wyłącznie dla dobra dzieci, to jest totalną bzdurą. Może mogą być świetne rodziny patchworkowe, tak? Bycie w rozbitym związku, ja tym powiem, bo to jest ważne, bycie w rozbitym, w kłótni, w takim w złym związku uniemożliwia zbudowanie dwóch szczęśliwych domów, w których dzieci mogłyby zobaczyć różne wzorce bycia w szczęśliwym domu, a zamiast tego dostają jeden wzorzec nieszczęśliwego związku. No świetny interes. Marcie się bardzo podoba. Małżeństwo jako idealny związek dwojga duchów świętych. Kto to wymyśla? No, to jest bardzo fajna książka. Zaraz wam powiem, co to jest. O, jeszcze. Przeciwieństwa się przyciągają i uzupełniają. To tak na początek, prawda? Albo dokładaj wszelkich starań, by twój partner stał się lepszy, tak? Poprawiaj swojego partnera na każdym kroku. To na pewno doprowadzi do świetnego małżeństwa. No, po prostu boki zrywać. Albo nie powinno się omawiać spraw małżeńskich z innymi ludźmi. Co to jest w ogóle za mit? I on funkcjonuje ciągle, że powinno się w różnych częściach Polski i w różnych domach, że brudy powinno się prać w czterech ścianach. Jak sobie nie radzimy, to trudno, musimy sobie poradzić sami. Nie wolno iść do specjalisty, nie wolno, żeby to wyszło poza ściany domu. Ok? Spotykacie się z takim podejściem u waszych znajomych, u waszej rodzinie? Ja też spotykam się z takim podejściem mojej mamy, że nie wolno się kłócić. Jak my mamy z mężem różnicę zdań, to od razu słyszę od mojej mamy, nie kłóćcie się, nie kłóćcie się, nie. Okej? Okay? Słuchajcie, powiedzcie mi, o tym praniu brudów we własnych czterech ścianach spotkałyście się, o tym, że nie wolno iść do specjalisty, że to po prostu najgorsze zło, gorzej po prostu niż to kłócenie się, w ogóle nie. Okej? Okay? No, jak tam zakazam, może mi się coś nie przesuwa. Nie, nic nie piszecie.
Dajcie mi znać, czy się spotkaliście. U mnie w rodzinie się mawiało, nie mów nikomu, co się dzieje w domu. No masakra, tak. Ja przepraszam, ale to jest taki, to w skrajnym przypadku, mówienie dzieciom, że nie mów, co się dzieje w domu, to jest taki sygnał, jeśli ludzie nie wypuszczają tego, co się dzieje w domu, to sygnał, że jest coś bardzo złego, tak? W rodzinach alkoholowych tak jest często, że trzymają po prostu się blisko, nie wypuszczają nic, z czterech ścian nie wolno. Jasne, nie wynosić brudów, pewnie. No dokładnie takie sformułowania słyszymy gdzieś tam z tyłu głowy. Absolutnie nie, wynosić, rozmawiać, mówić, tłumaczyć. Ja mam takie poczucie, że nie ma takiej prawdy, której ja nie mogę powiedzieć o sobie, no. Że co, że się pomyliłam, nie mam powiedzieć? Co w tym złego? Różne rzeczy się dzieją i idziemy do przodu. Z perspektywy dziecka bardzo nie lubię ciągle, jak rodzice kłócą się przy nas, przy dzieciach. Bo to też zależy od tego, jak się kłócą, bo co innego jest wymiana zdań i różnica zdań, a co innego jest kłótnia, a co innego jest powiedzenie: Radek, wiesz co, nie zgadzam się z tobą. I nic, a co innego darcie się na siebie, prawda? Ja też mówię, że ze względu na pozytywną stronę, że to warto pokazywać dzieciom, że mamy różnice zdań. Tylko musimy robić to w sposób konstruktywny, taki, żeby to było dobrym wzorcem. Oj, tak u mnie też przed wyjazdem do dziadków zawsze słyszałam. Nie opowiadaj, wolę, co się dzieje w szkole. To ciekawe. Monika pisze, że dochowywanie tajemnic jest okropnie obciążające dla dziecka. To prawda, tym bardziej, że to są nie są jego tajemnice, tylko są tajemnice dorosłych. I on się czuje odpowiedzialny za dorosłych w ten sposób. Tak, bardzo dużo słuszna uwaga. Patrzę, co jeszcze? Ambicje męża są ważniejsze od kariery żony. To jest taki mit, przy którym zawsze mam dreszcze. Ja pierwszy raz o nim tutaj przeczytałam, że ambicje męża są ważniejsze od kariery żony. I to nie jest mit, o którym się słyszy. To jest mit, który my przeżywamy. Zawsze jak mamy... Okej, dobrze, nie chcę nikomu tego wrzucać, na jakby przerzucać, ale ja tak miałam, że musiałam naprawdę świadomo przypracować, zaraz, skąd się bierze ten opór, żebym ja zaczęła coś robić, żebym zaczęła budować własny biznes, skąd się bierze ten opór, żebym zaczęła wychodzić z domu, skąd się bierze ten opór, żebym ja zainwestowała w siebie. No właśnie z takiego myślenia, z takiego przekonania, że kariera żony jest mniej ważna jednak niż ambicje zawodowe męża. Okej? Okay? Zaraz tutaj przeczytam wasze też komentarze. Martyna, jeszcze do poprzedniego wątku mówi, że warto pokazać dzieciom, jak się potem godzimy po kłótni. Oczywiście, że tak, to jest bardzo ważne. Agnieszka pisze, że jest straszną gadułą i jak mi z czymś źle, to muszę sobie to przerobić, czasem wielokrotnie, ale słyszałam, że nie powinno się wszystkiego mówić, kiedy usłyszałam, że mówienie o tym, że nie daje sobie rady w wychowaniu dzieci jest nieprawdopodobne politycznie, a ja mówiłam i dzięki temu znalazłam pomoc. No właśnie, szukajmy pomocy tak, jak potrafimy. Monika pisze, że mój mąż do niedawna zachował się tak, jakbym miała mu dziękować, że zostaje z dziećmi, kiedy ja idę do pracy, dopóki nie zorientował się, że zaczęłam zarabiać więcej od niego. Słuchajcie, jeśli chodzi, Boże, to jest bardzo ważny temat, to jest ostatni nasz temat na dzisiaj. Ambicje żony są mniej ważne od ambicji zawodowych męża, taki mit. My go często przeżywamy i, no i po pierwsze, on gdzieś funkcjonuje społecznie, tak jak pisze Monika, że u naszych mężów może coś takiego się pojawiać, u naszych teściowych, u naszych mam może się coś takiego pojawiać, u naszych ojców też może taka myśl się pojawiać i jakieś działania z tym związane, ale też u nas samych, ja sama doświadczałam tego, że ja chciałam iść do przodu, działać, ale dostawałam taką, miałam jakieś opory wewnętrzne, że co, że ja, że muszę wydawać pieniądze na siebie, że muszę zainwestować w opiekunkę, że muszę,
No ale zaraz, to przecież to nie była moja opiekunka, ja jeszcze nie potrzebuję całe szczęście, to była opiekunka moich dzieci. I żeby mój mąż poszedł do pracy, też musi zapłacić opiekunce, gdyby mnie nie było. Tak? Czyli ja wykonuję pracę i tak dodatkową, tak jakby. Więc dlaczego się dzieje tak, że mój mąż nie miałby oporów? Czy mój mąż miałby opory, żeby zapłacić opiekunce, żeby pójść do pracy? W tym się przejawia ten mit. Nie, mój mąż nie miałby żadnych oporów, żeby zapłacić opiekunce, żeby pójść do pracy. Nie miałby oporów, żeby zostawić dziecko w żłobku. Zadbałby pewnie o to, co potrafi, ale nie miałby oporów, żeby to zrobić, bo potrzebuje iść do pracy, bo jego ambicje są ważne. A my mamy opór, żeby zapłacić opiekunce, dlatego że co? Ja już nie mówię o tych wszystkich oporach, że opiekunka zła i tam niewystarczająco dobra i że nasze dziecko i tak dalej. Ale myślę, że też jest takie przekonanie, w tym się przejawia, że nasza kariera zawodowa jest mniej ważna niż dziecko i nasza kariera zawodowa jest mniej ważna niż ambicja męża. Ok? Co o tym myślicie? Mi to swojego czasu bardzo otworzyło oczy, a to, co wy o tym myślicie? Dolores pisze, a to pozdrawiam, znam to, że rozwój żony jest nieważny, udało się przeskoczyć, chyba. Brawo. Paulina, o tak, a najgorsze dla mnie, że matka musi wstawać w nocy do dziecka, bo przecież mąż, który idzie do pracy, mąż król idzie do pracy. Aha. Martyna, że właśnie o tych opiekunkach, to strzał w dziesiątkę. No kurczę, to się tak przejawia. Że my sobie żałujemy, że będę musiała zapłacić opiekunce, żeby pójść na szkolenie, dodatkowy koszt. Albo pytała mnie ostatnio jedna klientka, no tak, no, że ona chce teraz rozwijać swój biznes, ona i żeby praktykować to, co ma robić, to musi dojechać do innego miasta, pewnie zorganizować sobie samą sytuację. No i na początku to są dodatkowe koszty dla rodziny, dlatego że jeszcze nie zarabia, ale chce się uczyć tego, co chcę wykonywać. I ja też miałam taki etap w swoim życiu, kiedy jeździłam do Fundacji Mama robić bezpłatne konsultacje psychologiczne, tak? Było to 6 lat temu. Płaciłam za opiekunkę i sobie to wszystko musiałam zorganizować. I sobie to organizowałam, czyli jakby traktowałam to jako koszt mojego szkolenia zawodowego. To był koszt mojego szkolenia zawodowego, a nie koszt tego, że co? Mojej fanaberii. My traktujemy swoje ambicje zawodowe jako naszą fanaberię, tak? W skali od 1 do 10, na ile się z tym zgadzasz, że traktujemy swoje oczekiwania zawodowe w skali od 1 do 10 jako fanaberię. Na ile teraz tak jest w swoim życiu? Daj mi znać. No bo ja teraz myślę, że tak już nie jest w moim życiu. Tak? W skali 1, tak. Czasem myślę, że niektóre moje pomysły zawodowe to są moje fanaberie. A u Was? Dobra, dajcie mi znać. Kochane, ta książka, którą ja dzisiaj tak troszeczkę omawiałam, to jest książka Arnolda Lazarusa, Jak przeżyć w związku unikając pułapek. Ona chyba była też pod innymi tytułami. No i właśnie tutaj omówione po kolei, krok po kroku, te wszystkie mity, 21 mitów. Polecam Wam serdecznie, cienka książeczka. Jedna z tych książek, które warto po prostu mieć i sobie przeczytać. Bardzo, bardzo takie otwierające oczy na te wszystkie mity, na to wszystko. Ok, kochane. 10. Ojej, u Monika 10? Dużo. Monika pisze, nam pomogło, gdy uświadomiłam Marcinowi, jaki rozkład obowiązków między nami na kartce. Wówczas sam stwierdził, że to niesprawiedliwe. Faceci są konkretni, potrzebują mieć napisane czasem. Bardzo dobra metoda, tak? Zawsze piszemy, piszemy. Pamiętajcie, że plany spisane działają dużo lepiej niż niespisane. Wszystko, co jest spisane, będzie dużo bardziej racjonalne, dlatego że włącza naszą koronową. To w ogóle jest mega magia. I podsumowanie może na dzisiaj, tak? Kariera żony to niezależność, poczucie spełnienia i swego rodzaju koła ratunkowe. Wiecie co, ja myślę, że nie koło ratunkowe, to powinna być norma. To powinna być norma, my powinniśmy mieć swoją działkę, swoje źródło poczucia satysfakcji w życiu, dodatkowe, różne źródła satysfakcji, nie tylko rodzinne, ale właśnie też może zawodowe, może jakieś działania społeczne. Okej? Okay?
Okej. Kochane, z czym wychodzicie dzisiaj? Jakie dzisiaj macie aha po naszym spotkaniu? Monika pisze jeszcze, że mam małe dzieci. Myślę sobie, że na szkolenia znów przyjdzie czas za około 2 lata. Okej, i to jest okej, to jest wszystko w porządku. Jeśli to jest dla ciebie w porządku, to jest w ogóle w porządku. Z czym wychodzicie? Z czym kończycie dzisiejszego live'a? Co sobie przypomniałyście? O czym chcecie pamiętać? Pamiętajcie, że tutaj zaraz dołączę do komentarza link do tego testu. Jestem bardzo ciekawa, jak wam ten test pójdzie. Test na. Test na mity. Agnieszka pisze, ja już sobie dużo ułożyłam w głowie i wiem, że mogę wszystko. Super. Oczywiście, że możesz wszystko. A co ja sobie przypomniałam? A ja przypomniałam sobie znowu o dbaniu o siebie, bo tego to potrzebujemy sobie ciągle przypominać. A, to jest trochę ten. Monika pisze, że nie umie przeskoczyć tego tematu ze szkoleniami. Okej, powiedzcie mi, z czym wychodzicie z dzisiejszego live'a? Na zakończenie. Magda pisze, ja już swojego męża nauczyłam. Jestem ważna, moja praca jest ważna, a dzieci są wspólne. Świetny ten. Dobrze, kochane. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Czekam dalej na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego tygodnia. Skorzystajcie. Jeśli jeszcze nie korzystałyście z webinaru, korzystajcie dzisiaj do końca dnia. Webinar jest dostępny w powtórce. Co w najbliższych dniach? Szkolenia z pozytywnej dyscypliny w Warszawie. Szkolenia dla nauczycieli, które dalej robię. I cóż, i dalej dbamy o nasze związki. Ja w przyszłym miesiącu uruchamiam narzędziownik rodzica, czyli pozytywna dyscyplina dla rodziców dzieci między 2. a 6. rokiem życia. Bardzo dobry kurs online'owy. To taka mała zapowiedź. Więc jeśli ktoś jeszcze nie był, kto nie był, dajcie znać, a kto był, dajcie mi znać, to zapraszam Was serdecznie. I jeszcze raz życzę Wam cudownego dnia, cudownego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Asia Baranowska, coach mam na własnych zasadach i prekursorka pozytywnej dyscypliny w Polsce.